Witajcie na kanale Mathematics. Już niedługo w Polsce wybory do Sejmu i będziecie wrzucać swoje głosy do takiej właśnie urny, jak tutaj mamy. No i my w Las Vegas, no i właściwie cała Polonia również będziemy głosować. Mnie zaciekawiło natomiast, jaki to system przeliczania głosów zamienia 37,5% głosów oddanych na PiS w poprzednich wyborach nagle na 51% na większość w Sejmie. Dlatego dzisiaj na kanale Mathematics zobaczymy sobie ten algorytm oraz omówimy sobie, jaka strategia powinna przyświecać partiom politycznym. Do podziału mandatów w polskim parlamencie jest używana tak zwana metoda Donty od nazwiska belgijskiego matematyka Wiktora Donty, który opisał ten algorytm pod koniec XIX wieku. Podczas gdy u nas w Stanach Zjednoczonych ta metoda nazywa się metoda Jeffersona, od właśnie nazwiska trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Thomasa Jeffersona, który używał tej metody podczas zakładania Stanów Zjednoczonych w 1792 roku. Powinienem to wiedzieć. Podczas właśnie do rozdzielenia miejsc w parlamencie czy w kongresie, jak to się u nas mówi. Czyli to już jest 80 lat przed Wiktorem Dontą. Okay. Tak, żeby przedstawić Wam tą metodę, potrzebuję trochę danych, także ściemnię światło, włączę Excela i zaczynamy. No i mamy tutaj jakiś okręg wyborczy, gdzie mamy 20 mandatów i 1000 głosujących, to znaczy 1000 ważnych oddanych głosów. No i teraz mamy tych 5 głównych partii, które zarejestrowały się w całej Polsce. No i tutaj wyciągnąłem jakiś tam sondaż, żeby dać to mniej więcej te procenty. No i teraz co te procenty oznaczają? No jeżeli PiS zdobył 48%, to znaczy, że z 1000 głosujących głosowało na niego 480 osób, prawda? Konfederacja 5%, to znaczy, że 50 głosujących. No i teraz po co mi ta liczba głosujących? W metodzie Donty ona jest bardzo ważna, gdyż bierzemy ją i kolejno będziemy dzielić przez 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. Także dajmy na to 480. Dla PiS dzielone przez 1 to 480, przez 2 240, przez 3 160, przez 4 120 i tak dalej, i tak dalej. I tak dla każdego komitetu. Bierze się ich liczbę głosów, 50 dla Konfederacji, przez 1 50, 25, przez 3 17, to tu już zaokrąglamy, wiadomo. Później 13, 10 i tak dalej, ok? Rozumiecie? No to już jesteście właściwie na samym końcu metody Donty. Gdyż teraz trzeba wziąć tutaj te liczby, te właśnie podzielone liczby i wyciągnąć na 20 największych z nich. No to zaczynamy. To jest moja ulubiona część. Bierze się najwyższą, czyli 480, 260, 240, 160, 140, 130, 120. Ok? Rozumiecie, jak to leci? Mogę teraz sobie pomóc Excelem? Ostatnia, 20 liczba w tym całym tutaj ciągu to jest 47, także zauważcie, SLD to był ostatni mandat rozdany. Tutaj właśnie 47 i powyżej te komitety otrzymują swoje mandaty. Proste? Proste. To teraz zobaczmy jeszcze pozostałe tutaj wiersze. Liczba mandatów dla PSL, sami widzicie, jeden mandat dla PiS-u powinno być 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandatów. Miało 10 największych tych liczb i tak dalej, i tak dalej. Więc to się wszystko powinno zgadzać. Oczywiście one się sumują tutaj do 20, tyle ile trzeba było. No i teraz chciałem jeszcze, żebyście porównali, co się dzieje z poparciem i reprezentacja w Sejmie. 7,5, 48 i 50. Czy tak byłoby zawsze, gdybyśmy wzięli wszystkie 460 mandatów? Zobaczmy. To jest nasz jeden wielki okręg wyborczy, cała Polska, kilka dodatkowych tabel i wykresów, ale mam nadzieję, że Was to nie przytłacza, zaraz wszystko objaśnię. W Polsce do wygrania jest 460 mandatów i 30 milionów uprawnionych do głosowania. Czy to również mnie dotyczy, czy to jest również Polonia w to wliczona? Nie jestem pewien, natomiast czego jestem pewien, to nie ma żadnego znaczenia, ile osób głosuje tak naprawdę. Zobaczycie, zaraz zmienię tą liczbę i podział procent Sejmu będzie dokładnie taki sam. Zobaczcie. Dajmy na to, głosowało 348 843 osoby, dokładnie tak samo. Jeżeli te proporcje są zachowane, to właściwie ta liczba nie ma większego znaczenia. A czemu wybrałem tą liczbę?
No bo gdy się przygotowywałem do tego odcinka, ściągałem Excele z Państwowej Komisji Wyborczej i tam zobaczyłem, że dla mojego rodzinnego opolskiego właśnie tyle głosów zostało oddanych w wyborach do Sejmu w 2015 roku. I ta liczba mi się tak spodobała, bo to jest tak zwana liczba palindromowa. Zapiszcie sobie, bo tego nie ma w polskiej Wikipedii. Tylko na kanale Mathemagics. Liczba palindromowa, czytana z lewa do prawa, czy z prawa do lewa, jest dokładnie tą samą liczbą. Tak samo jak pewnie słyszeliście o palindromach w języku, na przykład sinummi immunis. To jest takie zdanie na każdej kancelarii adwokackiej, które oznacza, jeśli masz kasę, to będziesz wolny. Sinummi immunis, czytane z prawa do lewa, jest tak samo jak z lewa do prawa. Albo na przykład wudy żal dla Żydów. Wudy żal dla Żydów. Albo a to idiota. To wszystko czytane w drugą stronę jest dokładnie taką samą, takim samym zdaniem, czy taką samą frazą. Dobra, wracamy tutaj do matematyki. Zobaczcie tutaj liczby, procenty, no i liczba głosów. Ta liczba głosów znowu jest podzielona tutaj kolejno przez 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Oczywiście tabela jest o wiele, wiele dłuższa. Teraz sprawdźmy, które z tych liczb będą zakreślone na zielono, czyli kto dostanie ile mandatów. Przypomnijmy, że tutaj jest to policzone. 460 liczba w tym ciągu to jest 756. To znaczy, że każdy komitet, który ma liczbę powyżej tego, dostanie mandaty. Także zobaczcie tutaj na przykład Konfederacja, 756, no tu jest 758. To będzie ich ostatni mandat. PSL miałby 32 takie kratki, PiS 221 i tak dalej, to byłyby mandaty dla każdej partii. Teraz zobaczmy, jak to wygląda w porównaniu z powszechnym głosowaniem. 7%, 48, 14, 5, 26. Także wygląda wszystko ok, wygląda wszystko proporcjonalnie, prawda? Tak jak to powinno być, proporcjonalnie. Ale tu jest kilka problemów. Tak jak mówiłem, to po pierwsze nigdy nie jest 100% dokładnie, bo są takie pomniejsze tam jakieś komitety i one otrzymują głosy, które urwą tutaj niektórym z tych, no i to będzie miało wpływ na procent w Sejmie. Jest jeszcze inna sprawa tutaj. Jak te sondaże oglądałem, patrzyłem, że komitet z Konfederacji czasami jest poniżej progu. Czyli dajmy na to, co by było, gdyby to się zmieniło na przykład na 4,9. Wygląda na to, że nic się nie zmieniło, prawda? Dalej ta żółta linia właściwie jest to samo, co powyżej. Ale pamiętamy, co się dzieje dla partii, która ma poniżej 5%. To jest ten tak zwany próg wyborczy. Ona nie bierze udziału w podziale mandatów. I głosy się może liczą do jakiejś tam frekwencji, ale tutaj to wszystko jest wyzerowane. Więc zobaczmy, co się stanie teraz z tą żółtym, z tym żółtym wierszem, gdy Konfederacji nie będzie. No i Konfederacja utraciła tych swoich 23 posłów i zostali oni rozdzieleni podczas pozostałe 4 partie. Ale czy równomiernie? Sami widzicie, że nie, gdyż PSL-owi zostało tyle samo. PiS nagle zyskał aż 3%, także może już samodzielnie rządzić. SLD zyskało 1%, a ta Komisja Obywatelska również 1%. I sami widzicie, że ten system Donta, który miał być proporcjonalny, traci na tej właściwości na rzecz tych silniejszych partii właśnie w momencie, gdy na przykład jakaś tam partia nie wchodzi do Sejmu. Więc zobaczcie, dlaczego się tak dzieje. Chciałem wam tutaj zwrócić uwagę właśnie na tą teraz kolumnę tutaj i wytłumaczę wam, dlaczego tak się dzieje. Zobaczcie, ta kolumna tutaj pokazuje różnicę między liczbami. Na przykład 977 minus 939 to jest 38. Zobaczcie, co będzie w kolumnie PiS tutaj na samym dole. Tutaj różnice mają 3, 3, 3, więc one są bardzo ciasno ściśnięte. Podczas gdy na przykład, dajmy na to Komisja Obywatelska, te różnice to 6, 6, czyli PiS jakby szybciej zdobywa mandaty. Podczas gdy PiS zdobędzie 2 mandaty, Komisja Obywatelska dopiero 1. Prawda? Teraz tak, kto był następny? SLD? Zobaczmy. Różnice w tych liczbach dla SLD to po 11. Więc znowu PiS zdobędzie kolejne mandaty, zanim jakiś będzie przydzielony SLD. I dlatego tutaj zauważacie, dlaczego ten system, Donta system, zdecydowanie preferuje tą silniejszą partię. Oczywiście w momencie, gdy jakaś tam partia liczy się jakby do podziału głosów, do frekwencji,
ale nie liczy się później do podziału mandatów. Natomiast gdyby tutaj nie było samych zer, to tam na samej górze byłyby ogromne liczby, które zabiorą właśnie PiS-owi przede wszystkim, prawda? No bo teraz to działa na ich niekorzyść, ponieważ oni chętniej zyskiwali dzięki tej różnicy 3-3-3, to teraz szybciej stracą na rzecz Konfederacji. No ale jeżeli Konfederacja wchodzi do Sejmu, to te ich duże numery zabierają właśnie przede wszystkim PiS-owi. No i tutaj właściwie mógłbym skończyć. Oczywiście taka symulacja na cały kraj jest dalece niedoskonała. Kraj jest podzielony na 41 okręgów wyborczych i trzeba by zrobić osobne symulacje, sondaże, badania w każdym z tych okręgów i później wszystko zebrać do kupy, żeby zobaczyć, kto ile osiągnie mandatów. Ale zaletą tej symulacji jest to, że pokazuje nam, w jaki sposób ta metoda działa i jaki jest mechanizm przesuwania głosów. Jaka powinna być strategia, powiedzmy, tej partii na topie, tej partii, która zdecydowanie ma wygrać wybory. No i wydaje się, że strategia jest jasna. I takiej partii zależy na tym, żeby jak najwięcej innych tam partii brało udział w wyborach, ale jak najmniej przekroczyło próg wyborczy. I to się właśnie wydarzyło w 2015 roku. Zobaczcie, że SLD, które miało osiągnąć 8%, było tuż pod progiem i to samo było z partią Korwin. Gdyby te dwie partie weszły do Sejmu, wtedy miałyby między sobą do rozdysponowania około 40 mandatów. I zgadnijcie, skąd dostałyby największą część? Właśnie od PiS-u. I wtedy te 51% szybko by stopniało do bliżej do tych 37,5%. Także strategia partii opozycyjnych wydaje się oczywista. Zależałoby im na jak największej ilości partii ponad progiem wyborczym. No ale jak będzie, tak już tak będzie, zobaczymy. Ja się z Wami już żegnam. Dzisiaj koniec 38 odcinka, więc wiszę Wam 38 popek. W szczytnym celu 1000 subskrybentów do następnego odcinka na kanale Mathemagics. Liczę na Waszą pomoc. Zapisujcie się na kanał i dopingujcie mi. Zaczynamy! Udało się po raz kolejny przez tą przeźroczystą urnę. Mam nadzieję, że wybory w tym roku będą równie transparentne. Dzięki za oglądanie samego końca. Trzymajcie się. Cześć.